do dziś byłaby mało komu znana, gdyby nie Michał Wiśniewski, który zaprosił ją do współpracy z Ich Troje. Wokalistka nagrała z zespołem dwie płyty, które odniosły ogromny sukces. Po dwóch latach nieoczekiwanie ogłosiła, że odchodzi. Nic były prośby Michała Wiśniewskiego, by wróciła do zespołu. Justyna Majkowska postanowiła jednak jakiś czas później wydać solową płytę, a później całkowicie zniknęła. Reklama co prawda zgodziła się kilka razy wystąpić z Ich Troje na koncertach specjalnych, jednak nigdy nie wróciła na stałe do zespołu. I nie zanosi się, by miała to zrobić. Po odejściu z zespołu i nagraniu solowej płyty Justyna Majkowska poświęciła się w dużej mierze rodzinie. Wokalistka wyszła za mąż i urodziła syna, Igancego. Wybudowała również dom w Zduńskiej Woli i wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie jej rodzinnego szczęścia. Jak się jednak okazało, jej małżeństwo rozpadło się, a wokalistka uzyskała nawet tak zwany rozwód kościelny. Porażka w miłości nie zniechęciła jednak jej do szukania szczęścia w sferze uczuciowej. Justyna Majkowska związała się z poznanym na kursie tańca Piotrem i są razem do dziś. Co więcej, doczekali się dwojga dzieci. Choć Justyna Majkowska nagrała ostatnio piosenkę, to wciąż nie zamierza wracać na scenę. Była wokalistka Ich Troje po tym, jak skończyła pedagogikę, zatrudniła się w szkole i pracuje z dziećmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Co ciekawe, wciąż ma kontakt z Michałem Wiśniewskim, który lubi ją odwiedzać. Na jej powrót do zespołu nie ma jednak co liczyć. Zobacz też więcej newsów o gwiazdach, ekskluzywne materiały wideo, wywiady i kulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym. Thank you.